No i mamy, proszę Państwa, zawodniczki, które pobiegną w szóstym biegu eliminacyjnym, a zatem ostatnia seria, wyłonione zostaną półfinalistki. Widzimy Karolina Kołeczek, reprezentantka Polski na trzecim torze w tym sezonie, 7,96 sekundy, także niezwykle utalentowana, no i także rozwijająca się cały czas. Słyszeliśmy, jakie są tajemnice, jakie są drogi, którymi prowadzi ją Piotr Maruszewski, trener, cudowny, fantastyczny szkoleniowiec, dla którego zawodniczka jest partnerem. To jest taki duet, który wyznacza sobie jeden cel. No i proszę zobaczyć, jak gdyby potwierdzenie tych słów, na które cechy zwracała Anna Kiełbasińska, że Karolina Kołeczek jest taką oazą spokoju. Ona potrafi się wyłączyć. Ona po prostu potrafi skoncentrować tylko i wyłącznie na swoim zadaniu. Nie ulega wątpliwości, że jest to klucz do sukcesu, że tutaj nie należy brać i obserwować tego, co na jednym torze z lewej i na torze z prawej wykonują rywalki. No ale francuska Samba Majela, biegnąca tutaj po prawej stronie Karoliny Kołeczek, biega w tym sezonie także bardzo szybko, 7,94 sekundy, a zatem o 0,02 sekundy szybciej od wyniku, który jest na koncie reprezentantki Polski. Karolina Kołeczek, tor trzeci, eliminacje biegu kobiet na 60 metrów przez płotki. Nie było bardzo dobry, bardzo ładny start, to będzie dobry bieg w wykonaniu Karoliny Kołeczek, zapewne będzie bieg po zwycięstwo. Patrzymy na czas, bo wszystko układa się kapitalnie, 7,98 sekundy, a zatem ponownie poniżej 8 sekund. Zadowolona jest Karolina Kołeczek, wszystkie elementy zrobiła tutaj bardzo dobrze, cudownie spisały się i Pia Skrzyszowska, i Karolina Kołeczek, obie pobiegły tak samo jak na Mistrzostwach Polski w tej hali w Toruniu, także i w tych eliminacyjnych biegach w walce o awans do półfinału na halowych Mistrzostwach Europy, poniżej 8 sekund. Bardzo ładny bieg Karoliny Kołeczek. To jest doskonały prognostyk. Świetny start, bardzo dobre wejście w pierwszy płotek. Bezbłędne pokonanie całego dystansu. Jednocześnie mam cały czas wrażenie, że nie na 100% możliwości Karoliny. No mamy dwie dziewczyny w półfinale. Obydwie poniżej 8 sekund. Nadine Visser wydaje się być poza zasięgiem, ale ja już właściwie po tych biegach eliminacyjnych widzę, że nasze dziewczyny w finale raczej na pewno będą. Co więcej, myślę, że któraś z nich może się pokusić o medal, a może obydwie, kto wie. To naprawdę bardzo dobrze wygląda. Obydwie są w świetnych dyspozycjach. W biegach eliminacyjnych biegają już rekordy życiowe albo są bardzo blisko rekordów życiowych w przypadku Karoliny Kołeczek. No świetnie to wygląda, naprawdę. Bardzo liczymy, trzymamy kciuki za nasze płotkarki. Liczymy na to, że będą walczyły o trofea tutaj na tych Mistrzostwach Europy. Karolina Kołeczek awansowała do półfinału, 7,98 sekundy. Posłuchajmy wrażeń po tym kapitalnym biegu, co czuje sama zawodniczka, Szymon Borczuk i Karolina Kołeczek. Karolina Kołeczek, która prowadziła właściwie od początku do końca, teraz może spojrzeć, Karolina, oficjalnie na te wyniki. Duże Q to jest najważniejsze, ale czas poniżej 8 sekund to jest twoja norma właściwie już teraz. Bardzo się cieszę, 7,98, forma jest, wszystko jest w porządku, jestem zdrowa, więc to jest najważniejsze. Teraz oczywiście pełna koncentracja na półfinały, no bo wiadomo, jutro bardzo ważne biegi i mam nadzieję, że będzie dobrze. Wchodzisz do półfinału z trzecim wynikiem. Świetny bieg. Zachwycał się przed chwilą Marcin Urwaś. No my wszyscy na to patrzyliśmy z podziwem. Jak ty sama siebie ocenisz? Bardzo dobry bieg. Od początku do końca. Kontrolowany. Cieszę się, że również dobra reakcja, dobry start. I dosyć kontrolowany również wybieg, więc bardzo, bardzo się cieszę. No my też się cieszymy. Nie wiem, czy dotarło do ciebie gdzieś po drodze, gdy byłaś w Kolorumie, czy w drodze na start, co chwilę wcześniej zrobiła Pia Skrzyszowska. Tak, tak. I słyszałam rekord życiowy 7,98, więc naprawdę super rewelacja. Jesteśmy w wyśmienitej formie i mam nadzieję, że Torun będzie nasze. No, razem się mobilizujecie, 7,96, ona wyrównała twoją życiówkę. Zatem jest o co walczyć. Tak, jest o co walczyć. To są eliminacje, jutro półfinały, więc teraz regeneracja i pełna koncentracja na jutro, bo jutro ciężki i wielki dzień. Spokoju, zatem powodzenia i jeszcze raz gratuluję. Dziękuję. Tyle Karolina Kołeczek, a my wracamy do studia. Bo Ania Kiełbasińska też jest zachwycona tym, co kilka minut temu zobaczyła.
od początku do końca znakomicie zrealizowany bieg. Jak najbardziej. Ja się cieszę, mam wrażenie, że jestem jakąś wróżką, że mówię dobrze i potem te dziewczyny dobrze startują. Możemy się umówić, żeby taka twoja wróżba dobra trwała do niedzieli wieczorem. Jestem za, jak najbardziej. Bardzo spokojny, techniczny, równy bieg Karoliny, pewny, naprawdę... Luźny. I luźny. Nie, od początku, od startu do mety zdecydowanie prowadziła, także... I to, tak jak mówię, to, co mi się rzuciło w oczy, nie, super techniczny, spokojny i równy bieg. I luźny, dodam jeszcze raz, dlatego, że to są eliminacje, to jest rano. Zawsze jest tak, że te eliminacje są troszkę wolniejsze niż późniejsze finały. Ten luz sprawia, że może być naprawdę dobrze. Ona pobiega już tutaj znów poniżej 8 sekund. Powiedziała przed chwilą w wywiadzie z Szymonem, niech Toruń będzie nasz. To naprawdę ten Toruń może być ich. Jak najbardziej. Mówię o opinii też. Tak, jak najbardziej. Mi się w ogóle wydaje, że w obydwu przypadkach możemy spodziewać się dalszego poprawiania rekordów życiowych. I myślę, że dziewczyny na siebie bardzo pozytywnie oddziałują, nakręcają się w ten pozytywny sposób i jest bardzo fajna, zdrowa, sportowa rywalizacja.